Biblia nie jest podręcznikiem historycznym. Krąg biblijny. Zapraszamy do odkrywania tajemnic Pisma Świętego. Witamy się z Państwem w kolejnym tygodniu. Bardzo nam miło, szczęść Boże. Proszę Państwa, cały czas jeszcze trochę o tym siódmym przykazaniu. Tak się zawahałem, bo chciałem powiedzieć, że 15, ale to rzeczywiście 15 werset, a przykazanie jest siódme, nie będziesz kradł. Już sporo o nim powiedzieliśmy, może teraz jeszcze takim tytułem pewnie jakiegoś takiego uzupełnienia, do powiedzenia pewnie powiemy sobie jeszcze o jakichś grzechach związanych z tym przykazaniem. Dlaczego? Dlatego, że o ile się nie mylę, w ubiegłym tygodniu mówiliśmy bardziej o grzechach osobistych, które wykraczają przeciwko tam tylko na końcu nawiązaliśmy do takich różnych grzechów związanych na przykład, nie wiem, z tymi pitami i tak dalej. To tak trochę tylko nawiązaliśmy na końcu. Ale to, owszem, to już właśnie wkracza w to, czego dotyczy również według katechizmu przykazanie, znaczy ten obszar aktywności ludzkiej, aktywności ludzkiego życia, który dotyka siódme przykazanie, czyli również działalność gospodarcza, co jest też bardzo wartościowe, aczkolwiek tu mówię chyba celowo, potraktujemy to bardzo skrótowo, bo sądzę, że nasi słuchacze, którzy prowadzą jakąkolwiek działalność gospodarczą, są chyba w zdecydowanej mniejszości lub prawie ich nie ma, bo no byłoby to piękne, gdyby znaleźli czas na posłuchanie sobie naszej audycji, ale proszę Państwa, bardzo, bardzo zachęcam do przeczytania katechizmu, począwszy od kanonu 2419, czyli nauka społeczna Kościoła, która obejmuje ten taki całokształt spojrzenia na gospodarkę jako dobro społeczne, które także należy szanować. I tutaj akurat katechizm, ja może tylko powiem, znaczy opowiada się, czy może odwrotnie powiem, nie opowiada się o ani za dwoma krańcowymi formami działalności społecznej, które według Kościoła są błędne. To znaczy zarówno komunizm, socjalizm, czyli takie to przeznaczenie wspólnotowe dóbr społecznych, które okazało się totalną utopią i totalną klapą. My to ostatecznie wiemy. To na zasadzie takiej, że własność niczyja to jest własność, która jest z definicji przeznaczona na wyniszczenie albo na kradzież. Prawda? I czyli to tak zwane, to znaczy ta utopia, którą szerzył nam komunizm czy socjalizm, który chciał na siłę budować tę wspólnotę dóbr, licząc na to, że ludzie będą odpowiedzialni za to, co wpierw nie należy do nich, to jest kwestia zupełnie, zupełnie aberracyjna. I w tym momencie Kościół słusznie powołuje się na to fundamentalne prawo człowieka do posiadania własności prywatnej. I to jest, myślę, podstawa. To tu różne encykliki papieskie o tym wspominały, zresztą Jan Paweł bardzo to potwierdzał, ale też i przeciwieństwo, wydawałoby się, komunizmu też nie jest dobre, którym jest kapitalizm. Czyli ani nie ta sytuacja, gdy wszystko jest wspólne, własne, i tak. Ani gdy sytuacja, gdy wszystko jest własne. Gdy wszystko jest, tak, nie, może nie tyle nawet własne, bo własne ma prawo być, tylko sposób życia, którego głównym wyznacznikiem rozwojowym, a zarazem wartościującym życie człowieka jest zysk. To jest kapitalizm. I za tym też się Kościół nie opowiada. Ponieważ wszystko, co służy zyskowi, może odbywać się, bo niekoniecznie musi, ale może odbywać się ze szkodą dla człowieka. Kościół zawsze stawiał tę tezę, że w każdym systemie społecznym najważniejsze jest dobro człowieka. I możliwy do akceptacji z moralnego punktu widzenia jest tylko taki system, który promuje całościowo widziane dobro człowieka. I w tym momencie widzimy ani komunizm, który promował przede wszystkim pracę dla systemu, to pamiętamy te słynne nazwiska, czy naszego Wincentego Pstrowskiego swego czasu, czy też w Rosji, znaczy w Związku Radzieckim, wielkiego Stachanowa, powiedzmy, to są ci tak zwani przodownicy pracy socjalistycznej, którzy są dowodami ewidentnie na to, że system traktował ludzi, wartościując ich w zależności od pracy i wydajności na rzecz tego systemu. To tutaj akurat doskonale pan wie, ten nasz słynny Orwell właśnie. Folwark zwierzęcy i też rok 1984, książki swoją drogą bardzo polecam. Tak. Wolę chyba folwark niż rok, bo folwark jest taki metaforyczny bardzo. Folwark jest tak, ale folwark jest jak tragiczny. Jak się to przeczyta dokładnie, to jest smutne.
Tak, to jest taki dramat właśnie ludzi, którzy mają prawo upomnieć się o pewną własną podmiotowość, nie? Natomiast też odwrotnie, kapitalizm, którego najważniejszym celem może stać się przede wszystkim zysk, a więc ten też również człowieka podporządkuje wartości zysku. I to jest też absolutnie nie do zaakceptowania. Tylko taki system, który rzeczywiście może promować dobro, ale to tak całościowo pojmowane dobro człowieka, powtórzmy to raz jeszcze, że taki system jest moralnie godziwy, ponieważ on służy przede wszystkim człowiekowi. A więc z jednej strony ani zniewolenie przez system, z drugiej strony zniewolenie przez zysk, czyli przez de facto chciwość, muszą być odrzucone. To są te dwa krańcowe. Kościół opowiada się za tą drogą środkową, czyli prawem człowieka do własności prywatnej, co jest fundamentalną cechą kapitalizmu, ale również promowania człowieka, któremu dobra produkcyjne, a zarazem jego własna praca mają służyć. To przede wszystkim praca ma służyć dobru człowieka, a nie człowiek pracy. Nie? A więc zarówno właśnie tam, gdzie człowiek jest podporządkowany pracy, to jest idea naczelna komunizmu, socjalizmu. Natomiast tam, gdzie człowiek jest podporządkowany zyskowi, a de facto też pracy, ale przede wszystkim zyskowi, to mamy naczelną cechę kapitalizmu i to musi być odrzucone. Proszę Państwa, z tej racji powiem, że tak bardzo tutaj dotykamy właśnie w związku z tym przykazaniem i z wartością ludzkiej pracy dotykamy, przypominamy znów przykazania trzeciego. Właśnie Bóg, który nam każe świętować dzień siódmy, każe nam przypominać, że to my jako ludzie jesteśmy wartością najwyższą i wartością decydującą o jakości, czy w ogóle wartości całości ludzkiego życia, nie? Ten dzień wolny jest związany także, poza tym oczywiście całą wartością sakrum tego dnia, jest związany przede wszystkim też z higieną naszego organizmu, tak, po prostu tak, taką tak. I duchową, tak. I psychiczną, i też fizyczną oczywiście, higieną tak naprawdę. Oczywiście. Dlatego tak mówiąc o działalności gospodarczej, idąc już do katechizmu, to powiemy tak. Wpierw katechizm nam bardzo ładnie mówi, iż każdy człowiek, który będzie miał na to oczywiście ochotę, ma prawo do inicjatywy gospodarczej. Czyli ma prawo do rozwoju, ponieważ Bóg to daje. Ja tutaj dużo, troszkę biblijnie powiedzieć o tym, bo mamy wiele miejsc w Piśmie Świętym, które mówią o wartości ludzkiej pracy, ale odniosę się tylko do początków ludzkości, kiedy Bóg zasadził ogród, w którym umieścił człowieka. Tak, pamiętamy, to był ten ogród, nie? To był raj, ale praca w nim mimo wszystko istniała. No, i przecież człowiek pracował. Tak, i to jako dar Boży. Trud pojawił się dopiero po grzechu. Po grzechu, oczywiście. Natomiast człowiek ma prawo do pracy, nie tylko zadanie pracy, ale też prawo do pracy, ponieważ Bóg pozwolił mu zarówno ingerować w środowisko, jak też i jednak dał mu obowiązek pewnego doglądania, czyli człowiek poprzez pracę nie powinien niszczyć tego środowiska. O tym już wspominaliśmy, dlatego tylko teraz powiem, natomiast chyba w wersecie 10 mamy tam zapisane, że Bóg dał nam także surowce mineralne. I symbolem tego było złoto, była żywica i był kamień czerwony. I jeżeli dał takie coś, autor o tym wspomina, to znaczy, że człowiek ma prawo je dobywać, a więc skoro ma prawo je dobywać, to inaczej powiemy, szerzej, ma prawo do rozwoju gospodarczego, ludzkość jako taka. I właśnie inicjatywa gospodarcza, czyli coś, co będzie służyło mi, ale nie może być tylko nastawione właśnie na mój zysk, tylko musi również służyć zarówno dobru mojemu osobistemu, czyli rozwojowi mojego człowieczeństwa, moich bliskich, jak też i rozwojowi społecznemu ogólnie. Bo tylko taka praca, czy taka działalność gospodarcza jest wartościowa, która zmierza do pomnożenia dóbr wspomagających całokształt ludzkiego życia. Nie? Zawsze, proszę Państwa, to dobro ludzkie jest tutaj bardzo ważne, bo tak. Ja mogę być przedsiębiorczy, mogę wpaść na przykład na pomysł otwarcia domu publicznego, ale to niekoniecznie będzie ten biznes, który promuje tutaj katechizm. To już akurat nie tylko niekoniecznie, to w ogóle. Na pewno nie będzie taki biznes, tak, oczywiście. Ale właśnie to jest akurat kapitalny, chociaż krańcowy przykład nieokiełznanego kapitalizmu, dążącego do zysku. Przez zniewolenie ludzi. I to zniewolenie tych, którzy pracują, czyli prostytutek, a także tych, którzy korzystają, bo to wszystko służy zniewoleniu. A celem jest co? Ściągnięcie zysku. Tak samo zobaczmy inicjatywa gospodarcza, już naprawdę obrzydliwa, czyli te mafie, które trudnią się żebractwem.
prawda? To jest to, co się dzieje przed naszymi kościołami. Myślimy, że mamy do czynienia z żebrakami, a tak naprawdę potem się okazuje, że to wcale nie są żebracy, tylko przebrane osoby, które po prostu mają ich udawać, ale myślę, że wszelkie piramidy finansowe to też ta sytuacja też, na przykład. Też jest to prawda, tak, tak, tak. Ja jeszcze mówię o tym żebractwie, proszę Państwa, bo jest to problem skomplikowany. My zawsze mamy tych ludzi przed kościołem. Myślę, że to są ludzie, którzy są biedni, sami z siebie są biedni. Oni, widzimy ich karnację skóry, to nie są Polacy, rzadko kiedy są to Polacy. To są najczęściej przywożeni gdzieś tam z południowych krajów Europy ludzie, którzy, ja to zawsze mówię tak, że no tak brutalnie trochę powiem, że możecie Państwo, oczywiście nie zalecam Wam mojego przykładu, ale ja takim ludziom już nie daję pieniędzy. Nie, mogę siebie oskarżyć o jakąś zatwardziałość serca, ale akurat to, co my zauważamy przy naszym kościele, bo my mamy monitoring, są ci ludzie przed kościołem i to biedne kobiety, które naprawdę są tam no, strasznie sterane. Ludzie owszem wrzucają tam te pieniążki, natomiast one po mszy świętej, kiedy skończy się msza, idą za kościół i na kamerze widać, oddają pieniądze ludziom, którzy tam przychodzą. Facet przychodzi i po prostu odbiera od nich te pieniądze, nie? I dlatego mówię, że Państwu pozostawiam tutaj jak najbardziej wolną wolę. Chcecie? Dawajcie. Ja nie daję, ponieważ jest to promowanie naprawdę już mafii. To nie jest tylko wspieranie żebractwa jako żebractwa. Bo ja tak sobie zawsze mówię, ci ludzie, którzy przyjeżdżają właśnie stamtąd, jeżeli przyjechali za własne pieniądze, to dlaczego przyjeżdżają żebrać, skoro pieniądze mają? A więc albo chcą żyć lepiej, czyli na mój koszt, wygodniej i dlatego tu przyjeżdżają żebrać, albo może być druga sprawa, są przywożeni przez tamtych ludzi, ale skoro są przywożeni, to im muszą wpierw zapłacić za koszty podróży. A więc oni na pewno nie zbierają na siebie. Tylko zbierają na te mafie, które żyją potem sobie tutaj, mieszkają w naszych hotelach i po prostu oni żyją właśnie z tego, co tamci uzbierają. I ja sobie powiedziałem, że nie. Poza tym oglądałem ileś programów telewizyjnych na YouTubie, Państwo też możecie sobie zobaczyć, jak ci ludzie niestety potrafią oszukiwać. Dlatego mówię, największą krzywdę ci ludzie robią prawdziwym biedakom, którzy chcieliby. I dlatego my tak się nawet nauczyliśmy, że prawdziwych biedaków, jak to mówiła piosenka, już nie ma. Często ich po prostu nie widać, bo oni po prostu oni się ukrywają wstydzą, się tak, z tą biedą, tak, oczywiście. I w tym momencie tak, trzeba ich po prostu wyszukiwać i jeżeli mamy kogoś takiego, znamy, nie wiem, sąsiadów, może nawet kogoś z rodziny, jak najbardziej pomagajmy. Ale ja nie uważam, żeby pomaganie żebrakom, tym publicznym żebrakom, którzy właśnie wystoją czy wysiedzą przed kościołami, to są najczęściej matki z dziećmi, nie? Ewentualnie same kobiety. Jak gdzieś miałem okazję przeczytać czy oglądać program, nawet jeden w telewizji, że te dzieci nawet, proszę Państwa, one są narkotyzowane. Specjalnie po to, żeby one nie biegały, żeby one leżały, żeby były zupełnie takie drętwe, otępiałe, ponieważ no, wtedy, kiedy dziecko no, gdzieś tam siedzi z taką, no, powiedzmy matką, ja też teraz usłyszałem najnowszą wersję, nie wiem na ile jest to prawda, ale te dzieci w Polsce odbierane są rodzicom i przewożone do innych miast, natomiast ci, którzy są tutaj rodzicami, otrzymują obce dzieci. Właśnie dlaczego? Bo oni wtedy już nie uciekną. No bo która matka porzuci swoje dziecko? Także jest to brutalne życie, potwornie brutalne życie, kiedy ja mogę wiedzieć, że właśnie te dzieci, one są, nie wiem, czy one są już tak nauczone, bo one nie płaczą, albo są, mówię, pod wpływem narkotyków, albo może, nie wiem, no alkoholem to może od nich nie jedzie, natomiast prawdopodobnie są to dzieci nie tych rodziców, które ten, bo oni wtedy mają, te mafie mają ich w szachu. Zupełnie mają ich w szachu, bo moje dziecko jest w zupełnie innym mieście, no to taka matka powie, nie ucieknę. I dopiero kiedy uzbiera jakąś tam sumę pieniędzy, to dziecko, daj Boże, jest jej wracane. Ale ona nie ma żadnej gwarancji tutaj, nie? I dlatego mówię tym, to się naprawdę powinna interesować o wiele bardziej nasza policja. Jestem przekonany o tym. Zdecydowanie. Ja tak sobie myślę, że jak bardzo Państwo chcą już w takiej sytuacji pomóc, to zawsze można dać, nie wiem, batonik czy czekoladę temu dziecku, niekoniecznie pieniądze, a tak naprawdę najlepiej rzeczywiście pomagać instytucjonalnie i wspierać, nie wiem, Polską Akcję Humanitarną, Caritas. To są instytucje, które potem rozdzielają pomoc, tak? Tak, a tych oczywiście ludzi możemy także kierować do tych miejsc, bo powiem tak, jeżeli ktoś chce otrzymać pomoc, to on ją znajdzie, bo tak naprawdę są miejsca, w których bezpłatnie można otrzymać posiłek, można otrzymać ubranie, trzeba tylko zapytać, wiedzieć. Ja już wielokrotnie spotkałem się z taką sytuacją, że wysyłałem takich ludzi do takich miejsc i słyszałem różne argumenty, że za daleko, że się nie chce i tak dalej. No.
Skoro się nie chce, to znaczy, że są najedzeni. No, mimo wszystko, oni właśnie czekają na pieniądze. Oni często nie czekają na jedzenie i ludzie już się nasi sami przekonali, że kto jest uczciwy i kto bardzo pragnie pomóc, to wtedy właśnie to proponuje wszystko, kupno. Tak, znaczy, to ten, który chce. Natomiast u nas bardzo wielu ludzi, właśnie dzieląc się swoimi doświadczeniami, mówi, że nie daje pieniędzy, tylko chce kupić. No to potem, jeżeli nawet ci udają, że to biorą, to potem to się znajduje w koszu, nie? Oni są mimo wszystko najedzeni, ponieważ oni nie mogą iść głodni, bo oni tam zemdleją, trwając godzinami przed tym kościołem, oni muszą być najedzeni, nie? I dlatego też ja mówię, no stałem się tutaj poniekąd zatwardziały, ale wydaje mi się, że mam ku temu tak wyraźne przesłanki, że wspieranie żebractwa to jest wspieranie mafii. Ci ludzie de facto żebrzący nie mają z tego nic. Oni tylko tyle, że są gdzieś tam stłoczeni, sądzę, w jakimś miejscu, to by też trzeba było zobaczyć, dokąd oni są wywożeni, kiedy oni odchodzą z tego miejsca tutaj, gdzie oni nocują, w jakich warunkach oni nocują, ale to już jest zadanie dla policji, a to już nie jest moją sprawą. Tutaj. My tego nie zrobimy oczywiście, ale wracamy do tekstu z akurat proszę dzisiaj państwa, katechizmu, tak? Jakie jeszcze grzechy? Znaczy grzechy w sensie takim, że prawo również, czyli chodzi o pewne ustawienie sobie tego, co podejmujemy jako ludzie, żeby nie było to grzeszne. Czyli prawo również do prowadzenia życia gospodarczego. Potem mamy kwestię odpowiedzialności państwa. Tu już, proszę państwa, nie będę państwu tego rozwijał. Chodzi o tak zwaną cudowną zasadę pomocniczości. Państwo powinno wszędzie interweniować tam, gdzie ktoś nie daje sobie rady, chociaż pracuje uczciwie, prowadzi działalność gospodarczą, ale ze względu na przykład na niedogodne prawodawstwo nie może albo się rozwijać, albo grozi mu po prostu zamknięcie jego interesu. To jest zadanie państwa. Zadaniem państwa czy rządów jest zawsze promować zdrową działalność gospodarczą, po to, by członek danego społeczeństwa, czy lokalna społeczność, czy w ogóle ktokolwiek na niższym poziomie, ale potrafił się rozwijać i państwo zadaniem moralnym rządu, bo to jest zadanie moralne, to nie jest tylko kwestia prawna. Zadanie moralne rządu to jest takie, że ma on wprowadzać wszelkie mechanizmy pozwalające rozwijać się działalności gospodarczej własnych obywateli. Nie? Potem mamy odpowiedzialność za przedsiębiorstwa, to jest też bardzo ważny problem moralny, zarówno dyrekcji, jak i pracowników. Dyrekcja ma też za zadanie robić wszystko, żeby przedsiębiorstwo miało dobrą kondycję ekonomiczną, czyli prowadzić takie zadania, które będą służyły dobru całego przedsiębiorstwa, ale jak pojętemu? Przede wszystkim dobru pracowników. To jest to właśnie, czyli znów powiemy, nie zysk przedsiębiorstwa powinien być tutaj najważniejszy, tylko dobro pracowników. A więc ja nie wiem, jak to dalece może iść, ale przed spodziewanym zyskiem, bo to są kwestie ściśle ekonomiczne, ja nie jestem ekonomistą, ale powinno się ustalać właściwe relacje pomiędzy zyskiem przedsiębiorstwa a płacami pracowników. Chodzi o to, żeby zabezpieczyć sprawiedliwe płace pracowników, ale z kolei, żeby te płace nie wpływały na brak zysku, no bo przedsiębiorstwo nie będzie się rozwijać. Przedsiębiorstwo powinno wypracować zysk, bo ten zysk pozwoli mu się rozwijać. I teraz pytanie, na co jest przeznaczany ów zysk? To są wszystko kwestie moralne. Ja więc jeżeli zysk jest przejedzony zarówno przez pracowników, jak i przez dyrekcję albo przez sztuczne nadmuchanie zatrudnienia, to nie jest kwestia moralna, bo wtedy wszyscy tracą. Znaczy kwestia moralna w sensie takim, że to nie jest pozytywne moralnie, nie? A więc widzimy, że wchodzimy tu już w kwestie dosyć takie szczegółowe, duże. Dokładnie, tak. takie bardzo, bardzo skrupulatne. Dalekie od nas, tak. Tak sobie myślę rzeczywiście, że to siódme przykazanie, nie będziesz kradł, ono jest bardzo pojemne. Jest bardzo pojemne, oczywiście. Treści. Na przykład w nim wchodzi, że... Tylko tak? dokończę, przepraszam, powiem, prawo do pracy również, każdy ma prawo do pracy i to jest też zadanie państwa, zapewnić możliwie każdemu prawo do pracy. Potem prawo do słusznego, czyli sprawiedliwego wynagrodzenia. To jest też bardzo ważna kwestia. Bardzo ładny problem strajku, czyli w jakich okolicznościach strajk jest moralny i potem możliwa utrata zatrudnienia, żeby to się też odbyło nie ze szkodą pracownika, a także nawet kwestia, proszę państwa, odprowadzanych składek. To dzisiaj wiemy, jak to jest niesamowicie niegodziwe moralnie, kiedy ludzie zatrudniani są na czarno.
kiedy potrafią, nawet za zgodą obu stron. To też nie jest uczciwe z kolei wobec instytucji państwa. Kiedy strony się umawiają, że będą miały płacone na przykład do ZUS-u wynagrodzenie minimalne, a otrzymuje wynagrodzenie o wiele większe. To jest kwestia moralna, bo to jest nieuczciwe wobec nas wszystkich. Niepłacenie składek podatkowych czy podatków w ogóle jako takich, w tym także odprowadzanych składek, jest kwestią moralną też. Bo chodzi o to, że my wtedy wszyscy czerpiemy z tego jako społeczność, jako społeczeństwo, ponieważ z tego się potem biorą emerytury, z tego się biorą inne kwestie, na przykład ubezpieczeń społecznych i tak dalej, nie? Już przed chwilą próbowałem przerwać nieskutecznie, teraz już będzie skutecznie przerwa. Dobrze. Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. Mieliśmy tylko tak trochę uzupełnić sobie, dopowiedzieć do siódmego przykazania. Zeszło nam pół audycji. Dlatego teraz brutalnie, proszę Państwa, proszę doczytać sobie ewentualne dodatkowe treści w katechizmie, jeżeli ktoś chce jeszcze coś rozszerzyć. Solidarność. Ale my już przechodzimy do 16 wersetu 20 rozdziału Księgi Wyjścia. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Brzmi to trochę dziwnie, trochę skomplikowanie, ale mówię najprościej, pewnie można byłoby tak trochę porównując do tych poprzednich przykazań, po prostu powiedzieć, nie będziesz kłamał. Ja powiem tak, jest pewna różnica. Proszę Państwa, ósme przykazanie, czyli werset 16 w wersji biblijnej jest o wiele bardziej okrojony. Ściśle biorąc, bo mamy napisane, nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Co to znaczy świadek? Chodzi o kontekst sądowniczy. Czyli pierwotnym kontekstem wypowiedzenia tego przykazania o konieczności mówienia prawdy... Była sala sądowa, tak? Tak. Znaczy, to się dzisiaj nazywa. Dawniej to było, proszę Państwa, tak, że wszelkie sprawy, które strony miały przeciw sobie, gdy coś tam zaszło, te sprawy rozwiązywano w tak zwanych bramach miasta, to znaczy rzeczywiście w bramach miasta, w okolicach takich bram gromadziła się starszyzna miasta i debatowano nad danym kazusem, kiedy strony miały między sobą, czy wiodły jakiś spór. I w tym momencie, ponieważ w starożytnym Izraelu, zwłaszcza wtedy, kiedy było, chodzi o historię starożytną, nie mieliśmy takich instytucji jak prokuratura, jak sądy, jak organy w ogóle ścigania, policja i tak dalej, tylko najważniejsza właśnie była rola świadka. Ten świadek, czyli jego zeznania decydowały o tym, czy ktoś jest winny i która strona jest winna, która jest niewinna. Jeżeli decydujące znaczenie miał świadek, to proszę sobie wyobrazić, że natychmiast przystąpiono do czego? Do korumpowania świadków. I więc w tym momencie bogacz mógł sobie kupić takiego świadka i mógł sobie świadka załatwić i te świadectwa były składane bardzo często fałszywie. Niestety fałszywie. Musiano do tego doprowadzić szybciuteńko. Już mamy nawet taki zapis w Księdze Kapłańskiej, że doszło świadectwo drugiego świadka i dopiero zgodność obu świadectw mogła decydować o winie danego delikwenta. Potem czyli doszła jeszcze instytucja trzeciego świadka nawet, nie? Bo nawet dwóch świadków było przekupywanych po to, żeby składali świadectwa. My mamy, proszę Państwa, powiem dwa cudowne przykłady. Jeden tragiczny, a jeden szczęśliwy finał. Takich w Biblii, w Starym Testamencie. Tak sobie właśnie o jednym przykładzie myślę, nie wiem, czy też ksiądz o tym myśli, ale tak jak ksiądz zaczął tłumaczyć, że to ten pierwotny taki kontekst sądowniczy tego przykazania, to pewnie z takim bezpośrednim złamaniem tego przykazania w tej wersji takiej stricte biblijnej mamy do czynienia w Księdze Daniela, prawda? Gdzie mamy sytuację właśnie z Zuzanną. Akurat to jest ten szczęśliwy koniec, tak, prawda? Otóż, że dwóch fałszywych świadków, właściwie to byli dwaj ludzie starsi, którzy piastowali kiedyś urząd sędziego. Byli ludzie do cna zepsuci. Często wracamy do tej historii swoją drogą. Proszę bardzo. Ale jako cudowny przykład możliwości odwrócenia sytuacji, która jest tragiczna dla niewinnego człowieka. Tutaj pamiętamy słynny 13 rozdział Zuzanna i dwóch lubieżnych starców, którzy, ponieważ odmówiła im współżycia, to oni ją fałszywie oskarżyli o to, że spotyka się tam z kimś, więc jako dziewica spotykająca się z chłopakiem od razu podpada pod prawo mojżeszowe ukamienowania, ponieważ ona dopuściła się cudzołóstwa. Cudzołóstwo dla kobiety jest to już jest śmierć.
I oto mamy dwóch świadków i tak naprawdę ich zeznania się wzajemnie wykluczają. Tak, no chodzi szczęśliwie. Chodzi o gatunek rośliny de facto tylko. Tak, nie przewidzieli wszystkiego, można by tak powiedzieć. Nie przewidzieli wszystkiego i Daniel, akurat młody Daniel, im wykazał na podstawie ich zeznań, że oni po prostu kłamią. Jest drugi przypadek, znaczy akurat to się skończyło dla Zuzanny bardzo szczęśliwie. Oni zostali wtedy skazani właśnie za składanie fałszywego świadectwa w sądzie, czyli za złamanie ósmego przykazania. Natomiast jeden przypadek zakończył się tragicznie niestety, to jest przypadek Nabota i jego słynnej winnicy. Pamiętamy, tam król Achab, bardzo bezbożny król izraelski, chciał powiększyć swój ogród i zapragnął tejże winnicy. Nabot mu odmówił jej sprzedaży, powołując się na prawo, rzeczywiście też prawo mojżeszowe, że nie będziesz sprzedawał dziedzictwa swoich ojców. I Nabot mówi, nie mogę ci tego sprzedać, bo to jest dziedzictwo moich przodków. No i wtedy król oczywiście był zły, nie jadł i tak dalej, i usłyszała o tym jego żona, ta przewrotna Jezabel, pochodząca z Tyru, z okolic Tyru i Sydonu, i ona powiedziała, czy napisała do starszyzny miasta, w którym mieszkał Nabot, żeby postawili przed sądem dwóch fałszywych świadków, nikczemników, którzy zeznają w taki właśnie sposób, żeby Nabot został oskarżony o bluźnierstwo przeciwko Bogu i królowi został ukamienowany i umarł. Jeżeli umierał właściciel, no to własność przechodziła, a nie miał spadkobierców, własność przechodziła dla tego, kto chciał to kupić. Czyli na króla w tym momencie pewnie, tak? W tym momencie na króla. No i tak i sobie właśnie... jeszcze mówiąc o fałszywych świadkach, to nie zapominajmy, że mamy też Nowy Testament i Paschę Jezusa, gdzie znów pojawiają się owi fałszywi świadkowie, czyli znowu ósme przykazanie tutaj się bardzo, bardzo kłania. Kłania, oczywiście. To jest przypadek najgorszy, dlatego że ewangeliści mówią nam o tym, że oni, że udowodniono im, że dawali niespójne świadectwo, ale nic im się nie stało, to oni powinni byli zostać ukamienowani czy skazani na śmierć. Oni powinni, bo składali fałszywe. Więc widać było całą złą wolę ówczesnych dyrygentów tej religijnej polityki Izraela, czyli arcykapłana Kajfasza, Annasza i innych zwierzchników Sanhedrynu i synagogi, zresztą całej klasy kasty faryzeuszów, bo pomimo tego fałszywego świadectwa tamtym się nic nie stało, a chcieli na siłę dopiąć do skazania Jezusa w świetle prawa mojżeszowego. Nie? No i dopiero w tym momencie, kiedy Kajfasz, proszę zobaczyć, zauważył, że te świadectwa nie trzymają się żadnej spójności, no to powiedział, poprzysięgam cię na Boga żywego, ty sam to powiedz, żebyśmy mieli podstawę do tego, aby gdzieś tam ciebie skazać. I to skazują ciebie na podstawie twoich własnych słów. Nie? Weźmy też pod uwagę, że potem już po zmartwychwstaniu właściwie też jest ta historia, że Żydzi mają rozpowiadać właściwie o tym, że wykradziono ciało Jezusa tak naprawdę i tak dalej. I ta pogłoska się potem rozniosła. Znowu cały czas to ósme przykazanie. Czyli proszę Państwa, ósme przykazanie i jego właściwie korzenie sięgają tego świata sądowniczego. To jest źródło, ale my je rozszerzamy. A tak, ewidentnie Jezus dał nam prawo. Naturalny. Znaczy nie tylko... To jest również z takiej możliwości autoryzacji samego Pana Jezusa. Nie? Jezus daje nam prawo do takiej rozszerzającej interpretacji, bo proszę zobaczyć, to jest chyba 5 czy 6 rozdział Mateusza. Czyli idziemy do kazania na górze, bo to jest przecież ten fragment. Tak. 33 werset się zaczyna o ósmym przekazaniu w 5 rozdziale. W 5 rozdziale, tak. I tam mamy właśnie wpierw powiedziane to słynne, słyszeliście, że powiedziano, czyli na podstawie prawa mojżeszowego nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swojej przysięgi. Przysięgi, tak. Natomiast Jezus co mówi, proszę zobaczyć. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie ani na niebo, bo jest tronem Bożym, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla, ani na swoją głowę nie przysięgajcie. Sięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest od złego pochodzi. Właśnie. Tutaj może nie mamy ściśle rozgraniczenia pomiędzy prawdą i kłamstwem, ale mamy położony akcent w ogóle na wartość przysięgi, o czym też zresztą warto powiedzieć, proszę Państwa, bo zadać sobie pytanie, czy Pan Jezus występuje w ogóle przeciwko przysięgom. Ale może wpierw, zanim do tej kwestii podejdziemy, to ja bym chciał, proszę Państwa, zwrócić Wam uwagę na tę jedną sprawę. Kiedy Jezus mówi, wcale nie przysięgajcie, to obojętnie jakbyśmy chcieli dalej iść w naszym rozumieniu tego tekstu, to widzimy, że Jezus używa tej interpretacji rozszerzającej.
zarówno to już było w szóstym przykazaniu, w piątym, szóstym i siódmym przykazaniu mamy wyraźnie w rozdziale piątym interpretację rozszerzającą Jezusa, czyli mamy prawo, wręcz obowiązek w takich kwestiach, które właśnie dotyczą piątego, szóstego i siódmego przykazania, mamy obowiązek interpretować je w sposób rozszerzający, czyli nie ograniczać ich tylko do ścisłego kontekstu starotestamentowego, ale patrzeć na przykazania oczami jezusowymi. A więc mówimy tutaj o kłamstwie już nie tylko w sprawach sądowych, czyli jako świadek, ale o kłamstwie generalnie. I dlatego też to wszystko, co uczynił, na co pozwala nam interpretacja Pana Jezusa, mamy prawo to czynić. I teraz, jeżeli chodzi, proszę Państwa, o przysięganie. Czy Jezus jest przeciwko przysięgom? I powiadamy nie. Jezus, jeżeli mówi, ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie, to byśmy mogli rozumieć to w sensie właściwym jakim. Nie przysięgajcie z tej racji, że tak łatwo możecie przysięgi nie dotrzymać. Jezus nie jest przeciwko przysięgom. Zauważmy, że zwłaszcza w Starym Testamencie przysięgi są bardzo mile przez Boga widziane. Jezus nie znosi przysięgi jako takiej, tylko ostrzega nas przed konsekwencjami łamania przysięgi. Bo mówi wyraźnie, że nie jesteście w stanie nieraz wypełnić to, czego przysięgacie, bo jeżeli przysięgacie na niebo, to przysięgacie na Boga, przysięgacie na ziemię, przysięgacie na to, co jest własnością Bożą, przysięgacie zwłaszcza na imię Boże, czyli angażujecie autorytet Boga w przysięgę, której możecie nie dotrzymać. Dlatego jeśli dotrzymacie waszej przysięgi czy zobowiązań, przyrzeczeń, jak najbardziej, zobaczmy, że my to robimy, na przykład na Wielki Post. Bardzo lubimy coś Panu Bogu, nie wiem, przyrzec, zobowiązać się do czegoś i Pan Bóg to bardzo chętnie przyjmuje. Tak, a potem na końcu Wielkiego Postu mamy takie ogromne poczucie, że to znowu nie wyszło. Ale komu się uda, to się uda. Jeżeli ktoś się zobowiąże, czy powiedzmy nawet do takich tam niby prostych spraw, dla mnie ona nie jest aż taka całkiem prosta, że nie będzie na przykład przez cały Wielki Post jadł słodyczy. Ktoś inny sobie tam odmówi alkoholu. Dla mnie w ogóle nie byłaby prosta. Dlatego jak był Wielki Post, to ja zasadniczo w ogóle o tym nie myślałem, o słodyczach, bo mówię, ja wiem, że chyba nie jestem w stanie. Ale tak sobie myślę, że tak jak ksiądz mówi, że ta interpretacja taka rozszerzająca jest tutaj ważna, czyli w kontekście i przysięgi, ale tak naprawdę to, tak jak powiedziałem na początku, czy można byłoby tak sprowadzić do tego jednego prostego sformułowania, nie będziesz kłamał. Rzeczywiście nie można by, dlatego że to jest przykazanie dużo szersze. Szersze, tak, oczywiście. Bo przecież oczywiście proste kłamstwo jest przeciwko temu przykazaniu grzechem. Takie kłamstwo wprost, ale nie tylko takie kłamstwo. Ja sobie myślę, że to ósme przykazanie jest takim przykazaniem, gdzie właściwie cała sfera taka niebezpieczna, bo sfera naszego języka wchodzi w grę. Tak? To wszystko, co jest z językiem. Tak, ja sobie teraz nawet wyszukałem, warto sobie na przykład zajrzeć do listu świętego Jakuba. Tam trzeci rozdział to poświęcony jest właśnie grzechom języka, jak to jest z tym naszym językiem, na co trzeba uważać tak naprawdę, tak? Bo nasz język jest rzeczywiście, ja myślę, że taką bronią, no naprawdę niebezpieczną. Wiele grzechów, które potem się przeradzają w takie grzechy nawet uczynkowe wprost, one się rodzą z języka, tak? No bo przecież nawet, powiem tak, zdrada małżeńska na przykład, tak? No musi się od czegoś rozpocząć, z jakiegoś flirtu i tak dalej, i takich różnych dziwnych akcji, które oczywiście też sięgają tego szóstego przykazania, ale oczywiście dotykają też tego ósmego, tak? Dotyczącego języka, tak? Ewidentnie. Tutaj przecież święty Jakub mówi, że język jest ogniem, sferą nieprawości. Język jest wśród wszystkich naszych członków tym, co bezcześci całe ciało i sam trawiony ogniem piekielnym rozpala krąg życia. Oczywiście to nie jest tak, że język jest tylko zły, ale trzeba Bardzo uważać. Nie wiem, gdzie to jest, jeszcze chyba też u Jakuba to jest opisane, że jest tak jak taki mały ster, który rządzi całym wielkim okrętem, nie? Że jeden mały ster, a potrafi zwinąć... O to nawet okrętom, choć tak są potężne bardzo. I tak silnymi wichrami miotane, niepozorny ster nadaje taki kierunek, jak odpowiada woli sternika. O właśnie. Tak samo język, mimo że jest małym członkiem, ma powód do wielkich przechwałek. Oto mały ogień, jak wielki las podpala. To jest wszystko ten trzeci rozdział Jakuba. Tak. Aczkolwiek, wie pan co, tak teraz troszkę jeszcze patrząc na tekst katechizmu, tak myślę, żeśmy sobie troszkę zeszli zbyt szybko na kwestie negatywne. Powiedzmy może wpierw na początku, czego broni ósme przykazanie. Otóż przede wszystkim broni wartości prawdy jako tej, która stanowi, ja bym powiedział, chyba jedno z najbardziej fundamentalnych praw człowieka, prawo do prawdy. To jest chyba pierwsze podstawowe prawo rozwojowe.
Może powiem, czy pierwsze. Po prawie do miłości, prawo do prawdy jest chyba drugim w kolejności, do czego człowiek ma prawo. Ponieważ, ja to mówię, prawo rozwojowe. Owszem, to może być w jakiejś części prawo egzystencjalne, tak jak prawo do życia, ale przede wszystkim jest to prawo rozwojowe, bo my wiemy, że ludzkość nie jest w stanie rozwijać się bez prawdy. Bo tylko wtedy, kiedy ja mówię prawdę, to ja zdobywam sobie zaufanie. Dzięki zaufaniu może nastąpić współpraca. Dzięki współpracy zaczynamy tworzyć dzieła. Dlatego proszę zauważyć, że ósme przykazanie leży u fundamentów rozwoju cywilizacyjnego ludzkości. I dlatego też każdy człowiek z tej racji, że jest dzieckiem Bożym, posiada własną godność, elementem respektowania tej godności jest prawo do prawdy. Każdego człowieka. To jest pierwsze. Po drugie jednak, jeżeli mam prawo do prawdy, to ja mam też obowiązek prawdy czy szanowania prawdy w życiu swoim i w życiu mojego bliźniego. I tutaj katechizm nam bardzo ładnie mówi, że obowiązani jesteśmy trwać przy poznanej prawdzie i całe swoje życie układać według wymagań prawdy. I to jest niesamowicie cenne. Ta prawda, ona nie tylko funkcjonuje w relacji pomiędzy mną a Panem. Ona funkcjonuje także w relacji pomiędzy mną a mną, ponieważ istnieje cały obszar ludzkiego życia, który może być totalnym zakłamaniem siebie samego. Ileż to razy podpadamy właśnie pod to, kiedy niestety nie szanujemy prawdy wobec siebie. Znaczy, nawet nie mamy świadomości o tym, że musimy żyć prawdą o samych sobie. Proszę Państwa, jeszcze kilka minut nam zostało, więc zupełnie końcówka dzisiejszej audycji. Jak ksiądz mówi o tej prawdzie, to ja teraz muszę taką szpilę wbić. Oczywiście, że prawda jest bardzo ważna, ale co na przykład w takiej sytuacji, bo jeżeli to przykazanie nam mówi o tej takiej nadrzędnej wartości, którą jest prawda, a co na przykład w takiej sytuacji, gdy mamy pacjenta na przykład, który wiadomo, że jest słaby psychicznie, no i pytanie, czy jeżeli powiemy mu całą prawdę o jego stanie zdrowia, czy to nie wpłynie jeszcze bardziej na pogorszenie jego stanu zdrowia? Powiem tak, czy... panie Hubercie, ile mamy jeszcze czasu z dzisiejszej Około audycji? Około 3 minut. 3 minut. To ja powiem tak, teraz zadał pan pytanie, jeżeli wziąłbym byka, to zaczęliśmy, w tej chwili może jesteśmy przy rogach, a pan już jest prawie przy końcu ogona. Teraz co mam zrobić? Dobrze, to pytanie zawieszamy, to pytanie w takim razie się za tydzień pojawi jeszcze raz, ewidentnie, proszę państwa. Bardzo proszę o nim pamiętać, ponieważ musimy jednak tutaj być dosyć uporządkowani w tym momencie, ponieważ dotknął pan niesamowicie ważnej kwestii tego, co nazywa się, znaczy, co nazywa się, do czego można doprowadzić, oczywiście bez poczucia grzechu, bo to są sytuacje obiektywne, do konfliktu pomiędzy prawem do miłości, a prawem do prawdy. Są tego typu sytuacje, gdzie człowiek wchodzi właśnie w konflikt, mówię, nie w sposób zawiniony, bo mam prawo do prawdy, ale mam prawo do prawdy, która buduje, a nie do prawdy, która niszczy. To w tym konflikcie jest... więcej za tydzień, zostały jeszcze 2 minuty, to niech ksiądz jeszcze podsumuje to, co ksiądz wcześniej mówił. Podsumuję właśnie tak, może ja powiem o tej kwestii życia w prawdzie, czyli konieczności prawdy o sobie. Jak my bardzo często podpadamy, właściwie najczęstszą formą okłamywania siebie to jest życie w ułudzie. I to w ułudzie, czyli w sposobie myślenia o sobie lepiej niż jest w rzeczywistości. Ja tutaj zawsze zwracam uwagę w trakcie rekolekcji. Cała warstwa pychy tutaj się kłania. Tak, tak oczywiście, dlatego mówię, że czyli tego zakłamywania siebie najpotężniejszego, kłamstwo najpotężniejsze o sobie samym, to jak pan słusznie powiedział, co to jest pycha? To jest stawianie siebie na miejscu Boga, czyli ja dla siebie staję się najważniejszy. No nie ma większego kłamstwa w życiu człowieka niż działać dla dobra własnego, to znaczy dla dobra własnego, proszę to też dobrze zrozumieć, że działać na swoją korzyść, tak to może lepiej nazwę, z pominięciem fundamentalnego prawa Boga do mojego życia. Pycha właśnie na tym polega, że człowiek z piedestału pierwszego miejsca, czyli chodzi nam o pierwsze przykazanie, wyrzuca Boga i stawia siebie i zaczyna działać tylko pod swoim kątem. Czyli właśnie to jest zbyt ładnie powiedziane wtedy, dla swojego dobra. Zaczyna działać dla swojej korzyści. I w tym momencie, kiedy Bóg przestaje być pierwszy, łamane jest wtedy już wszystko. Oto się oczywiście odbywa etapowo, ale dotyczy to, bo to, jeżeli Bóg nie jest dla mnie pierwszy, no to wtedy bliźni też już nie będzie pierwszy. Ja będę bliźniego używał tylko jako środka do osiągania własnych celów. Nie? I dlatego właśnie mówię, pycha jest największym zakłamaniem człowieka. Potem
od tego bardzo uzależnione jest właśnie życie właśnie w to, co ja mówię, w takiej ułudzie, czyli w myśleniu lepszym niż jesteśmy w rzeczywistości. Ja dlatego, proszę Państwa, nie rozwijam już tego tematu raz, że rzeczywiście, już mi Pan tu pokazuje, czasu nie ma, ale bardzo bym chciał Państwa uczulić na jedną cudowną sprawę, która Was wyleczy z kłamstwa o sobie. Bardzo Wam polecam codzienny rachunek sumienia. Obiektywny, nieusprawiedliwiający siebie, żebyście nie popadli w dwie skrajności jednak. Po pierwsze w laksyzm, czyli tłumaczenie sobie wszystkiego okolicznościami poza mną. Jestem taki, bo to i tamto, czyli szukam winy ciągle poza mną, a z drugiej strony jednak skrupulanstwa. I jedno i drugie to są też formy kłamstwa. Tym bardziej, że skrupulanstwo jest o wiele bardziej bolesne, bo w tym momencie człowiek permanentnie widzi duże zło tam, gdzie tego zła nie ma. Chodzi o to, żebyśmy też mieli prawdziwe patrzenie na siebie. I temu służy bardzo, bardzo, bardzo rachunek sumienia, który Państwu codziennie polecam w trakcie na przykład wieczornej modlitwy. Myślcie, co zrobiliście dobrego i złego, bo prawda o nas jest właśnie taka, że czynimy i dobro, i zło. Chodzi mi o to, żebyście nie popadli w skrupulanstwo, czyli nie myśleli o sobie tylko pod kątem zła. Ja to zresztą mówię często w czasie spowiedzi świętej. Te spowiedzi są jednostronne. My się tylko tłumaczymy ze zła, które uczyniliśmy, i wtedy człowiek buduje w sobie taki obraz, że jest tylko negatywny. Nie. W nas jest mieszanka i dobra, i zła. Ja to tak zawsze uspokajam penitentów, którzy się bez przerwy oskarżają, że mówię, spójrz tylko na siebie również pod kątem tego, że czynisz również dobro. Gdybyś czynił zło, to Pan Bóg cię już by dawno sprzątnął, bo Pan Bóg nie znosi zła. A więc skoro cię trzyma przy życiu, to znaczy, że jeszcze jest więcej w tobie dobra. My, proszę Państwa, nie kłamiemy i chociaż jest czwartkowe przedpołudnie, to życzymy Państwu dobrego niedzielnego wieczoru. Za to spotkanie już dzisiejsze dziękuję. Ksiądz Janusz Nawrot i Hubert Piechocki. Szczęść Boże Państwu. Do usłyszenia. Biblia nie jest podręcznikiem historycznym. Krąg biblijny. Tajemnice Pisma Świętego odkrywają ksiądz profesor Janusz Nawrot oraz Hubert Piechocki.